Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Jak widzicie, jestem znowu w tym samym odzieniu, przy odzieniu, gdyż właśnie przybywam z tym filmem. Będzie to Try On z Shein. Jedną z tych rzeczy już mam na sobie, ponieważ ciężko mi się z nią rozstać. Fantastyczna bluzka, fantastyczny materiał. Ja kiedyś miałam coś bardzo podobnego, ale tam to było bardzo mało elastyczne, bardzo mało rozciągliwe i powiem Wam, że czułam się w tym opięcie, a tu jest fantastico. Po prostu jest trochę nawet luzu, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Wygląda to fantastycznie, długość rękawów jest w sam raz. Tak jak mówię, jest to try on haul z Shein. O tym ja już Wam mówiłam chyba podczas live, tak mi się wydaje, że już Wam pokazywałam, co wybrałam. Wybrałam dwie bluzki, tą i białą, którą za sekundkę Wam pokażę. Tak wygląda bluzka numer 1, taka długość bardzo bezpieczna, tak wygląda po bokach. Ja oczywiście jestem w piżamie, także tutaj nie ma co. Fajna opcja, bo jestem bez stanika i powiem Wam, że nic nie prześwituje, nic nie widać, także bezpiecznie. Materiał jest cudowny, ja Wam jeszcze powiem, co to jest za materiał. Zaraz Wam powiem. 5% spandex i 95% poliester. I właśnie dlatego jest taka, może nie będzie przewiewna, może nie będzie, wiecie, taka zdrowa bardzo, jeżeli chodzi o przewiewność, ale jest mega elastyczna i to mi się podoba, że ja nie jestem opięta w niej. Jest luz, bluz. Bardzo fajna. Także to jest bluzka numer 1. Jeżeli chodzi oczywiście o zdjęcia, jak one wyglądają na modelce, na stronie, to oczywiście wstępnie Wam w opisie pod filmem, jak i zrobię przebitki zdjęć zaraz po tym, jak przymierzę obie bluzki. I na końcu też powiem o małej niespodziance, jaką przyszykowałam Wam ze sklepem Shein. Teraz pokażę Wam drugą bluzkę. Pokaż mi, kochanie, tą białą. I to jest bluzka numer 2. Taką wybrałam. Też fantastycznie się wpisze w letnie luki. Także w sam raz. Taka cięta, zobaczymy, ja jej jeszcze nie przymierzałam, czekałam tylko właśnie na ten filmik. Tu jest taka fajna falbaneczka, zapinana bluzka jest z tyłu na zamek. Dość krótka, jeżeli chodzi o materiał. Zaraz Wam powiem, jaki to jest materiał, czy coś podobnie, czy nie. 3% spandex i 97% poliester, ale już widzę, że jest właśnie taka mniej, w ogóle już nie przewiewna, ale mniej elastyczna. Czy to plus, czy minus, za chwilę się okaże. Także ja wskakuję w tą bluzeczkę i pokazuję Wam się za sekundę. No i ja zdążyłam wbić się w bluzkę numer 2, nie było to proste. Trochę się śmiałyśmy, nie mogłam się odnaleźć. Tu już sytuacja jest niestety tego typu, że już niestety... No bez stanika, chyba że jak będzie ciepło, to być może, bo wiadomo, że jak jest zimno, to co nieco nam tutaj przeszkadza w tym, że nie mamy stanika. Tak wygląda ona tutaj w dekolcie. Tutaj oczywiście podoba mi się, że widać tatuaż, bardzo mi się to podobało, zastanawiałam się właśnie, czy to będzie dokładnie w tym miejscu. Tak wygląda, taką sukienkę mogłabym też mieć. Falbaneczka. Tak to się prezentuje. Tu oczywiście wszystko jest do ułożenia, to po prostu trzeba sobie fajnie ułożyć. Aczkolwiek z drugiej strony też bym nie wczuwała się w układanie, bo wiadomo, że gdzieś wiatr zawieje i to wszystko ułoży nam się samo. Jeżeli chodzi o długość, to jest ona taka, jak widzicie, ja mam piżamkę pod spodem. Trochę tu prześwituje, więc metkę na pewno sobie obetnę. Tak wygląda z tyłu, czyli króciutka, raczej króciutka i właśnie to, że nie jest aż tak elastyczna, sprawia, słuchajcie, że no, jak ktoś ma boczki, to będą one widoczne. Ja mam rozmiar M, ale tak ona się prezentuje. Ja uważam, że jest fantastyczna, bardzo mi się podoba. Nie wiem, co Wy myślę, jeżeli chodzi o stanik, bo stanik do tego nie pasuje kompletnie, a nakładki będę się bała, że będą się odznaczać. Więc no jak zobaczymy. To, jak widać tutaj to wszystko z góry, to wygląda jakbyś miała ten body. No, jak body też. Także jeżeli chodzi ogólnie o bluzkę, to bardzo mi się podoba. Nie wiem, no szkoda, że tu nie ma falbaneczki. Jakby tu zrobili falbankę, ja bym się niczym nie przejmowała. Może faktycznie jak będzie ciepło, to bym się odważyła założyć ją bez stanika, ale jak widzicie, no co nieco może prześwitywać. Także tak by to wyglądało. Dajcie znać, jak Wam się podobają obie te bluzeczki. Możemy ją zestawić z skórkowymi spódniczkami, spodniami, z, nie wiem, spodenkami, z jeansami, z leggingsami. Naprawdę na wiele sposobów, zwłaszcza, że kolorystyka biała, czarna pasuje do wszystkiego.
Także dajcie znać, jak Wam się podobają te dwie moje bluzeczki zamówione, w której bardziej Wam się podoba i czy macie jakiś patent tutaj na te jedno miejsce. No, także ja oczywiście sklepowi Shein dziękuję, a niespodzianka od sklepu Shein i ode mnie dla Was jest taka, że na hasło, na kod, już Wam powiem jaki, AGA015, macie 15% zniżki na Shein. Także ja sklepowi bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj Oli zapisała, AGA015, 15% zniżki. Także życzę udanych zakupów. Ja z moich jestem bardzo zadowolona z obu bluzek i z powrotem zamówiłabym teraz po przemieszaniu jeszcze raz te same rzeczy. No, także trochę się zamotałam. Trochę mnie tutaj tylko właśnie tak to... wiecie, czuję się niespokojna, ale tak jak mówię, jak będzie ciepło, to jest naprawdę okej, ale jak gdzieś wiatr zawieje, to może być ciepło śmiesznie. Dzisiaj jest ciepło, ale właśnie mówię o sytuacji, w której gdzieś tam wiatr zawieje i wtedy niestety, ale no to, że nie mamy stanika, nam w niczym nie pomoże. Wręcz przeciwnie. Jeżeli się nie krępujecie, to nie macie spięcia. Ja na przykład bym się krępowała, więc niestety musiałabym coś tutaj, jakiś patent wymyślić. Ale ogólnie bardzo mi się podoba ten krój, to wycięcie, jakość materiału, wszystko jest naprawdę super. Łapki w górę za dwie kreacje, za dwie bluzki, nie kreacje. Od 0 do 10 za tą? Od 0 do 10 za tą daje 10 i od 0 do 10 za tą daje 9. Po prostu tu bym pomyślała o czymś, naprawdę, może podszyweczka pod spód. Podszyweczka pod spód, albo jakaś tu właśnie minimalna koronka, no nie wiem. Coś bym wymyśliła takiego, żeby jednak, albo grubszy materiał po prostu. Także ja Wam bardzo dziękuję. Na końcu filmiku zobaczycie przebitki zdjęć ze strony, a wszelkiego rodzaju linki oczywiście w opisie pod filmem. Down below. Down below. Tak jest. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy Was bardzo gorąco. To był Try On Haul z Shein. Ja sklepowi dziękuję i Wam dziękuję za możliwość współpracy. Buziaki, pa!